są takie super 8-odcinkowe seriale, to też je lubię. Ale film chyba bardziej. I film, i dubbing, no to jest ciekawa robota dubbingowa, chociaż filmowa oczywiście taka bardziej wymagająca i myślę, że film. Chyba brałam udział w, nie wiem, dwóch może grach w swoim życiu, w dubbingu dwóch gier. Ciekawe to jest doświadczenie, bo te postaci są kompletnie takie, wiadomo, w grach odlotowe, nierealistyczne kompletnie, więc to jest ciekawe. Wydaje mi się, że jednak to był dzień świra chyba, to był mój pierwszy dzień na planie w życiu. A potem już jako epizod u Agnieszki Holland, Julia wraca do domu. Chyba pierwsza duża rola to po studiach w 2004 roku w serialu komediowym Bulionerzy. To był taki serial napisany przez Jarosława Sokoła, bardzo, bardzo zabawny, taki wtedy o takiej transformacji w Polsce, właśnie takim językiem komediowym, jak nagle się nam rozwarstwiło społeczeństwo i z takich tacy biedni ludzie, jakich graliśmy my, z moją rodziną, którzy wygrali nagle apartament w takim, mieszkanie w takim apartamentowcu, spotykają się z tak zwaną klasą średnią, która wtedy była jeszcze dopiero jakby raczkowała, ale już zarabiała na te penthouse'y, więc to było bardzo takie ciekawe zderzenie tych warstw społecznych, no a my się świetnie bawiliśmy jako aktorzy. Naprawdę miałam sporo fajnych partnerek i partnerów właśnie w Bulionerach. Aktorzy starsi od nas, którzy grali naszych rodziców, Lucynka Malec, Piotrek Skarga i naszych dziadków, czyli Stasia Celińska i Maria Nopania. Mogę powiedzieć, że się nami bardzo opiekowali, mną i Miśkiem Filipiakiem, z którym graliśmy rodzeństwo, Sylwię i Olo. I oni nam dużo, dużo, dużo dali. Bardzo. Takiej szkoły w rozumieniu właśnie wsparcia, takich, nawet takich rad, jak sobie tam na planie układać, w sensie jak te role prowadzić, bo akurat jak ja byłam w szkole, nie wiem jak jest teraz, ale nie było takich zajęć o tym, jak pracować na planie serialu, to było kompletnie jednak coś innego niż się uczyłam w szkole w Akademii Teatralnej, więc absolutnie Lucynka Malec jest w ogóle moją mamą, także z nią mi się gra fantastycznie. Rzadko to robię, z tego wniosek chyba, że nie lubię. Nie wiem, czy nie lubię, po prostu raczej, wiecie, to już jest po wszystkim, no. Co ja zrobię, co ja poprawię, jak ja już to zobaczyłam na ekranie, no to tylko mnie to frustruje, że tu bym zmieniła, tam bym zmieniła, więc jakby chyba wolę nie. Elżbieta Wiśniewska, właścicielka Ciuszka, sklepu z używaną odzieżą. Jak widać, w guście nieskromna, w zachowaniu również tutaj to, co zostało wpisane w scenariusz, to przekroczyło moje w ogóle najśmielsze wyobrażenie na temat serialu polskiego, obyczajowego. Co wyprawia Elka, słuchajcie, w tej przechodni, jakby próbuje się zareklamować przed doktorem, który się dopiero co pojawił w Złotym Stoczku. Chce zareklamować swoje wdzięki, ponieważ ona jest samodzielnie wychowującą syna matką. No i zdaje się bardzo ku temu, by zdobyć nowego partnera. Jak się z jednym nie uda, to z drugim spróbuję. Jakby Elżbieta jest taka, no, intensywna w tych działaniach. Tak mniej więcej mogę scharakteryzować swoją postać. No bezkompromisowa jest, absolutnie. Także nie ma kompleksów raczej. To mi się podoba w niej. No ja jako Kasia nie lubię w niej tego, że jest taką obcesową babą trochę. Zapraszam Was, kochani, serdecznie do oglądania To nie ze mną, byście byli tam z nami i oglądali, cośmy tutaj przez te wakacje dla Was tutaj naszykowali. Będzie śmiesznie i wzruszająco. Obiecuję. Kasia Ankudowicz.